Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Jakiś czas temu widziałeś aplikację na opony, a czy nie, inaczej. Od wewnętrznej strony siedzi Neoxal 12, a od zewnętrznej chcę położyć tak jak obiecywałem, co? Fixa CNT, bo jest też napisane, że powłoka może być aplikowana na opony. Ok, sprawdzimy to. Na ile rzeczywiście będzie to siedziało, jak będzie z wykończeniem. Porównanie do 12 już będę miał na tych gumach, więc będę mógł powiedzieć, czy lepiej przyciemnia, czy lepsza satyna, czy lepszy macik, a czy może zdecydowanie mokro. To dopiero się dowiemy. Wstrząsnąć. Ok. I uwaga, syknie. Już nie. Dobra, nie syknęło. Tu pięknie się przy tym skrystalizowało. Ok. Staram się uzupełnić na maksa. Dam dużo tej powłoki z tego, dlatego że, miałem powiedzieć z tego względu, kurczę, miałem tego nie mówić. Ona się tak dziwnie pieni, dlatego że szkoda mi ją wyrzucać, bo miałem 14 dni, mam jej dużo. Nie wiem, czy kurczę. Znaczy zaryzykuję, słuchaj, ja ją schowam i po jakimś czasie może jej użyję. O właśnie, czy rzeczywiście jest tak, jak deklaruje producent. Okej. No, z zapachem się nic nie zmieniło. Biorę GoPro i pokazuję ci, jak wygląda sytuacja z aplikacją na opony. Tak jak widziałeś, aplikacja banał. W porównaniu, tu będę porównywał do powłoki Sikwarca, to jest poezja. Tamta po prostu no, jest tak tłusta, jest tak dziwna. Tutaj mamy maksymalne odparowywanie. I wydaje mi się, że jakby no troszeczkę bardziej upierdliwa. Zdecydowanie fajniej mi się aplikowało Neoxala. Zdecydowanie. Ale nic, co zrobię. Tutaj dałem towaru dużo, on się pieni. Biorę kostkę, która jest czysta, sucha i postaram się to wyrównać. Czy mi się uda? Ole, to ma rozpuszczalniki tragiczne. Ja pierdzielę. Ale smród. Powinna być maska obowiązkowo, dziadzie. Ryzykujesz zdrowiem na maksa, no ale co zrobić? No? Czy jest to warte takie poświęcenie? Oczywiście, że nie. Ale co zrobić, no? Słuchaj, już. Kurde, teraz tak, muszę wyłączyć, że nic nie muszę. To jest razem z tym. Mam wrażenie, że jest tu ciemniej, zdecydowanie, jeżeli chodzi o w porównaniu do Neoxala. Biorę GoPro. Co ja widzę, słuchaj? No jakby ciemniej, ale słuchaj, no nie jest tak równo, jakbym chciał. No, moim zdaniem na Oksala kładło mi się równiej. Co zrobię? Zrobię takie samo oświetlenie, jak było przy Neoxalu. Poczekaj, żeby mieć porównanie. Chwilę, nie. Takie było. I tak, zdecydowanie jest ciemniej. Zdecydowanie mniej równo jest pokryte. I czy wykończenie, słuchaj, no lepsze przyciemnienie, to już jest więcej niż pewne. I zakrawa o satynę. Jeszcze spróbuję wyrównać, czy się uda. Poczekałem chwilunię. No oczywiście problem mamy gdzie? Przy napisach, jak to bywa. Zauważyłeś już przy powłoce Sikwarca. Ale czy tu jest fajnie? Jest fajnie. Super. Słuchaj. No i co? No, kolejna powłoka, która siedzi na oponach. Tak naprawdę wszystkie powłoki możemy pewnie kłaść na opony.
tutaj bardziej błyszcząco i no nie jest to satyna. Tam mi się bardziej podobało, zdecydowanie. Ale jest dobrze. No zobaczymy. To jest, słuchaj, to będzie, co to jest? To będzie tak, lewy przód. Okej, okay. Słuchaj, dobra, włączam aparat. No dobrze, lecimy. Wow, też cudownie, tak jak no, bardziej tempo chyba, tak, zdecydowanie bardziej tempo, pieni się niesamowicie, nie wiem o co chodzi z tą powłoką, niesamowicie się pieni, ale smród, no to Neoxal przy tym, jak już odparowało, wszystko jest ok, tutaj po prostu, tu, zobacz jak się pieni powłoka, strasznie, ale za to bardziej wydajna niż Neoxala, zrobiłem większy obszar zdecydowanie, chyba. I tu już zaczynamy powoli ją zbierać. Słuchaj, też dobrze, też super. Już mi się podoba wykończenie. Zapach niekoniecznie, ale wykończenie super. No kurde, i chyba jest prawdopodobnie. Chyba jest ciemniej. Dobra, dorzucam. Okej. Okay. Słuchaj, no, kurczę, wszystko na wariata, brakuje czasu. Trening, do pracy. No, uwierz mi, że no, siły daj mi czarne chmury. Okej, okay. I zaczynam stąd. Lecę cały pasek. Zobacz, jak się pieni. I rozprowadzam. Super to siedzi. No, ciekawy jestem, czy zimę przetrzyma. No dobra, teraz będę chciał ją wyrównywać. Słuchaj, włączę aparat, bo będę chciał ją tak dotrzeć już finalnie. Co ja widzę, słuchaj? No jakby ciemniej, ale... Słuchaj, no nie jest tak równo, jakbym chciał. No, moim zdaniem Neoxala kładło mi się równiej. Co zrobię? Zrobię takie samo oświetlenie, jak było przy Neoxalu. Poczekaj, żeby mieć porównanie. Chwilunie. Takie było. I tak, zdecydowanie jest ciemniej. Zdecydowanie mniej równo jest pokryte. I czy wykończenie, słuchaj. No, lepsze przyciemnienie. To już jest więcej niż pewne. I zakrawa o satynę. Jeszcze spróbuję wyrównać. Czy się uda? Poczekałem chwilunię. No oczywiście problem mamy gdzie? Przy napisach. Jak to bywa? Zauważyłeś już przy powłoce Sikwarca. Ale czy tu jest fajnie? Jest fajnie. Super. Słuchaj. No i co? No kolejna powłoka, która siedzi na oponach. Tak naprawdę... Wszystkie powłoki możemy pewnie kłaść na opony. Tutaj bardziej błyszcząco i no nie jest to satyna. Tam mi się bardziej podobało, zdecydowanie. Ale jest dobrze. No zobaczymy. To jest, słuchaj, to będzie, co to jest? To będzie tak, lewy przód. Okej, okay. Słuchaj, dobra, włączam aparat. Teraz tak, światełko, tak jak przedtem. Wybacz, no tutaj padę, słuchaj, powłoki. Trzy powłoki mam tutaj do położenia, dlatego mam taką masakrę. Zrobiłem tak, żeby za jednym rzutem nagrać jak najwięcej. Wykończenie. Już Ci mówię. Biorę tak. Odwracam. I patrzę. No to tutaj mamy zdecydowanie równiej. Zdecydowanie ładniej. Totalna satyna. Wręcz bym powiedział perfekcyjna. Idealna, śliczna satyna. Naprawdę. Śliskość. Już Ci mówię. Opa. Tak, tu mamy takie przyciemnienie. Zdecydowanie lepsza śliskość. Tak, o panie. No czuć, że tu jest grubo. Tu tak naprawdę, która mi się bardziej podoba. Wstanę i odwrócę jeszcze raz. Hop. Zdecydowanie, nie wiem. Tu jest fajnie, naturalnie, zajebiście. Tu jest fajnie, słuchaj,
jedno i drugie jest zajebiste i tylko kwestia teraz, czy wolisz ciemniej, czy jaśniej. No tam jest perfekcyjnie, tak jakby opona wyszła dopiero z fabryki. Tu jest większe przyciemnienie z takim delikatnym połyskiem. Tak mokro, no zajebiście. Jedno i drugie jest super. Nie potrafię wybrać faworyta, naprawdę, bo odwrócę na stronę Neoxala, jest zajebiście. Wracam tutaj na stronę FX-a, również jest zajebiście. Ciężko mi wybrać, naprawdę. Uwierz mi, że ciężko jest mi wybrać. Dobra, słuchaj, teraz tak. Żeby nie przedłużać. Oczywiście film pojawi się kwiecień, końcówka kwietnia. Nie mam pojęcia dokładnie którego kwietnia. Będę chciał oczywiście po mojej wypowiedzi pokazać Ci test trwałości. Pokażę Ci kropelki i mam nadzieję, że zimę ta powłoka przetrzyma. Po teście trwałości oczywiście kilka słów ode mnie, jak użytkowało się z tą powłoką na oponach. Fajne jest to, że będę miał tak, tutaj będę miał FX-a, a tu mam położoną 12, dwa odcięcia. Rewelacja, super. Będzie fajne połączenie. Z tyłu mam też zarzuconą 12, więc kurczę, koła tej zimy będą oblewane wodą na maksa. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.